że nie każdy może być filozofem. Nie każdy ma predyspozycję do tego, żeby zawodowo uprawiać filozofię. Ale czy każdy może zajmować się filozofią jako, no właśnie, jako czymś, co będzie dodatkiem do jego życia? Czy to nie jest przypadkiem tak, jak chciał Platon, że cała dusza wchodzi w filozofię i dochodzi do całej prawdy, że nie sposób inaczej, nie sposób połowicznie, nie sposób z doskoku. Do całej prawdy dochodzi cała dusza, czyli albo angażujemy się w pełni. Dzień dobry panu. Moja kasa jest. Tak, tak, są, bardzo fajni są. Fajni. Czy każdy może zajmować się filozofią? Czy to nie jest jednak tak, że ona jest dla wybranych? Tak jak powiedziałaś, oczywiście nie każdy powinien, nie każdy chce być filozofem, nie każdy powinien być filozofem, ale słuchajcie, tak samo jak nie każdy powinien być lekarzem. Tak? No nie każdy powinien być. Ja bym nawet nie chciała, żeby wszyscy byli tymi profesjonalnymi filozofami, bo to rzeczywiście jest bez sensu, tak? Natomiast jeśli mnie się pytasz, czy każdy może być takim troszkę filozofem, w sensie głośnika mądrości, to ja bym powiedziała tak, a jaką mamy definicję człowieczeństwa? Przecież my jak się próbujemy o sami siebie zdefiniować, to zastanówcie się, kim jesteście, ale tak szczerze. Załóżmy, że przyjeżdża na Ziemię kosmita. Nigdy nie widział takiego bytu jak człowiek, nigdy nie wie. W ogóle nie potrafi sobie, no jesteście dla niego kompletną tajemnicą. No i zaraz odleci na tym spotku, tak? I nawet się natknął. I musicie mu szybko powiedzieć, co to za byt człowiek. To co mu powiedzieć? To szybko musicie powiedzieć, bo nas będzie wojna światła, jak mu źle jeszcze powiecie. Jaką mamy definicję? Jak my się definiujemy? Racjonalne zwierzę. Homo sapiens, istota myśląca. To znaczy, więc w tym takim najszerszym, wiecie, oczywiście mamy homo faber, mamy homo ludens, mamy homo economicus, prawda? Ale mamy takie poczucie, że te wszystkie definicje, te wąskie są właśnie wąskie. Natomiast to homo sapiens, to myśląca, to jakoś tak wszyscy są usatysfakcjonowani, prawda? No i w tym sensie sądzę, że no można by ryzykować taką tezę, no że każdy jest filozofem, to znaczy w jakimś sensie, no każdy ma jakieś światełko świadomości, które no może rozwijać, oczywiście w mniej lub bardziej profesjonalny sposób. No bo właśnie, uniwersytet to bardziej profesjonalnie, niewątpliwie, ale wydaje mi się, że jako inspiracja, zwłaszcza filozofia starożytna, może jak najbardziej służyć. Bo przecież nawet wydaje mi się, że pewne stwierdzenia stoików choćby, no to są wręcz na poziomie, to może brzmi na poziomie, ale że są na poziomie poradnika życiowego. Takiego poradnika, wiecie, że to tam wydaje się filozofia, taki poradnik jak żyć. I w tym sensie mi się wydaje, że każdy może być filozofem, bo każdy chce wiedzieć jak żyć. I każdy się może zainspirować, stoika, zwłaszcza słuchajcie, filozofia grecka. Jest coś takiego, że filozofia nowożytna, zwłaszcza współczesna, ona zatraca ten uniwersalny charakter, widzicie, przez co? Tak? Że tutaj, pomimo, że to było, słuchajcie, stare, dawno, ten Platon, to wszystko, ci cynicy, kurczę, no jest to jakiś w tym jakiś uniwersalny. To się jakby, filozofia grecka to jest jak stare, dobre wino, tak? Ona się jakby nie starzeje, nie mamy poczucia, wchodząc w kontakt z tym, że to jest już jakieś wybrzmiałe i nie obchodzi nas to, tak? Natomiast rzeczywiście, im dalej w las, mam takie poczucie, że jest coraz większa profesjonalizacja, coraz większa specjalizacja refleksji filozoficznej i to bym powiedziała, że coraz większa pula filozofów nadaje się również jeszcze dla specjalistów i nie wiem, z jakiego powodu ktoś miałby to czynić. Natomiast jeśli chodzi o filozofię starożytną, uważam, że należy ją polecać wszystkim. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę. Było jakby pytanie wcześniej, że filozofia stara nam się, pomaga nam zwać się lepszymi ludźmi. To znaczy jednak, że filozofia jakby... Jest istne takie przekonanie, że filozofia nie może zaprzeczać naszej moralności. Jakby, czy jest to prawda, czy filozofia jest zupełnie ograniczona przez jakby podstawy ludzkiej etyki i moralności. Nie możemy powiedzieć jakiejś filozofii, która by w swoich założeniach odbiegała od tego. Czy filozofia ma jakieś same ograniczenia etyczne, tak? Tak. Bardzo ciekawe pytanie, nie wiem, czy pytanie mi postawił. Mi się wydaje, że częściej chyba stawia się to pytanie samoograniczenia na przykład w przypadku artystów, tak? Bo artyści to są ci, którzy łamią, prawda, zasady i zawsze jest pytanie, ile artysta jeszcze może,
tak? Czy może, nie wiem, przywiązać w galerii psa na sznurku i powiedzieć, że to jest dzieło sztuki, tak? Znaczy, czy może łamać etykę na przykład w imię właśnie wartości estetycznych? Czy rozumiem coś podobnego, czy jakby filozof może łamać wartości etyczne w imię, nie wiem, eksploracji wiedzy i stawania się coraz bardziej mądrym, tak? Tak, ale nie mówię mowę. Wartości etyczne też nie są pewnym fragmentem filozofii, bo jakby bardzo zagubiony, bardzo podświadomego. Pod tym, kiedy zaczął mi to zastanawiać, chyba etyka była też w rodzaju filozofii. Kiedy myślimy o etosie filozofa, kto to jest filozof, to ja zamykam oczy, bo tu wam powiedziałam o różnych rodzajach, tak greckim, ale jak zamkniemy oczy, musimy wybrać jednego, to musimy wybrać kogo, jak sądzicie? Filozof par excellence, ten, który jakby jest tym kamieniem założycielskim czegoś. Chrześcijaństwo zamykam oczy, Jezus się boję, tak? Filozofia zamykamy oczy, kto się boję. To jest może trudniejsze trochę pytanie, ale wydaje mi się, że w dużej ilości osób pojawi się Sokrates, tak? Bo zobaczcie, bo to jest też Platon Sokrates, że tam jest nie wiadomo, kto co mówi, ale w każdym razie dla Sokratesa mądrość to jest co? Cnota. Ma pan odpowiedź na swoje pytanie. To znaczy, wydaje mi się, że jakby ten model sokratejsko-platoński by nam mówił, że to, że stajemy się ludźmi mądrymi, stajemy się jednocześnie ludźmi dobrymi, tak? Że to jest ze sobą sprzęgnięcie. To jest coś takiego, jak wiecie, jak pieniądz ma orzeł i resztę, prawda? I teraz pytacie się, co to jest człowiek mądry? No i to ja bym powiedziała, że właśnie no to człowiek mądry to jest dobry. Nie da się tego rozdzielić. To znaczy, co to znaczy, że jest mądry? Bo może pan powiedzieć, no na przykład można zdobywać wiedzę po to, żeby na przykład podkładać komuś nogę, prawda? Można zdobywać wiedzę, żeby niszczyć innych ludzi, tak? I znamy takie osoby, znamy takie postacie, ale Sokrates by na to zawsze powiedział tak, jeśli jest taki człowiek, to na pewno jest on inteligentny, może skończył studia wyższe, ale na pewno nie jest jaki? Mądry, bo gdyby był mądry, to byłby równocześnie człowiekiem dobrym. To znaczy dobro i mądrość to są rewers tego samego. I jeśli ktoś, mi się wydaje, że ten ideał sokratejsko-platoński ma takie fundamentalne założenie, że jeśli ktoś uczy się filozofii, to jednocześnie ta zmiana świadomości pociąga za sobą jakiś automatyczny, quasi-racjonalny sposób to, że on się zmienia na lepsze, tak? Oczywiście można powiedzieć, że to jest naiwne. Oczywiście można dawać mnóstwo różnych przykładów, które świadczą o tym, że to nie jest prawda. Na przykład ktoś wie na przykład, tak? Wie, na przykład ma pan papierosy, nie? Papierosy. Kiedyś to były takie fajne papierosy, to tak reklamowane były, wiecie, tam jakiś pokój na Colorado sobie tam gdzieś jechał i takie były fajne. A teraz to już tam jest napisane, nie? Że zabija palenie, tak? Można powiedzieć, dobrze, ja mam wiedzę, ale sięgam po papierosa, tak? Czyli ja jakby mam mądrość, ale czynię źle. Znaczy można obalać to, że to jest naiwny ten pogląd sokratejski. Ale Sokrates by zawsze wtedy powiedział, ten człowiek ciągle jeszcze nie jest mądry, albo nie ma wiedzy o tym, czym jest palenie. Może na przykład powinien jechać do szpitala, zobaczyć ludzi chorych na raka, tak? Tak? Jeszcze ciągle nie jest mądry. Bo gdyby był mądry, nie wybrałby zła. Znaczy ktoś, kto wybiera zło, nie jest mądry. I wydaje mi się, że to jest taki mainstream. Mainstream filozoficzny, tak? I mi się wydaje, filozofowie się tego chętnie czytają. Natomiast są jakieś tam aberracje, różne chyba, są jakieś tam sztirne, które jedyny, prawda, że ja mogę sobie kreować swoje wartości. Nietzsche uchodzi za takiego niebezpiecznego filozofa. Ale to by trzeba było zrobić wykład o Nietzsche i pokazać, co to dla niego znaczy. To już jest wszystko takie bardzo problematyczne, bym powiedział. Proszę. Ja ktoś popełnia złoczyny w imię większego dobra? Proszę? Jeśli ktoś popełnia złoczyny w imię większego dobra, to jest mądry czy nie mądry? Znaczy to jest problem, klasyczny problem myśli utylitarystycznej, tak? Jeśli macie państwo na przykład takie społeczeństwo, w którym 70% ludzi jest szczęśliwych na przykład, a 30% ludzi nieszczęśliwych, to czy jest to dobre społeczeństwo czy złe? Tak? No przecież według zasady takiej można powiedzieć, że więcej ludzi jest szczęśliwych. To znaczy, że jest to dobre społeczeństwo. Tak? Czy jak będzie jechał szybko pociąg i pan będzie musiał, na przykład będzie pan tam stał przy torze, tak? I ma pan, że pociąg jedzie i uderzy zaraz
ludzi, tak? Ale jakiś, może Pan przekierować tą machiną, żeby pociąg pojedzie w inną stronę i zabije jakąś inną osobę, na jedną, tak? To czy to jest usprawiedliwione, tak? Ja się boję tego typu raków, tak? Że ja bym bardzo tutaj ostrożnie. Mnie się wydaje, że nie. To nie że jakby nie podpisuje się pod tym schematem, tak? Ale to by trzeba było jakieś konkretne, już empiryczne, może być przykłady rozważyć. Co to konkretnie oznacza, że ktoś jakiegoś czynu dokonuje? Trzeba było zbadać jego intencje. Zobaczcie, jakie skutki to przyniosły. Jaka to jest sytuacja. No tak ogólnie to raczej nie podoba mi się tego typu rozważanie, że złomał usprawiedliwiać w jakimś sensie dobro. Strasznie dużo pytań się pojawia. Tak, jest proszę Pani. Dobrze. A więc ja jeszcze tak naprawdę do tej relacji, tak powiem, czy dała to Pani jako przykład takiego podejścia do takiego oderwanego rzeczywistości podejścia do filozofów, takiego wkładania w takie praktyki. Czy na tej, znaczy mi się wydaje, że to jednak to nie jest praktyka, ponieważ to jest całkowicie oderwane od tego ludzkiego życia. I tak naprawdę jakbym ja teraz poszedł na plażę i powiedział, że ja teraz będę wielkim praktykiem i jak wykorzystam matematykę w praktyce, policzę wszystkie te ziarenka piasku, później to wszystko wyrzucę, zapomnę, no to dla mnie to nie jest żadna praktyka. I dla mnie to dalej jest takie podejście abstrakcyjne, które nie ma żadnego prostu z takim... No ma Pan rację, znaczy ja tutaj bym tak powiedziała, że Pan zna takich na przykład, są takie przedstawienia na przykład artystyczne, w których niby próbuje się właśnie zamienić sztukę w życie, prawda? Czyli na przykład włącza się, żeby widownia wzięła udział w spektaklu, tak? I czasami artyści zapraszają na przykład, ludzie chodźcie tutaj wspólnie coś będzie działo. I mnie się wydaje, że wtedy ludzie wcale nie czują się w sposób komfortowy, że tutaj została złamana ta bariera, tylko jakby jeszcze bardziej wyczuwają sztuczność tej sytuacji, tak? I mi się wydaje, że coś w tym jest, że pewne działania, one jakby przybierają maskę neutralności, jakby takiej spontaniczności i jakby tego zamazywania różnicy abstrakcja życia, a de facto są czymś nienaturalnym. No tak, ale wie Pan, ale też trzeba, ale co, a co jest naturalne? Tak, to jest wielki spór. Mi się wydaje, że należy być sobą, choć jest to bardzo trudne zadanie. I wydaje mi się, że Diogenes, na ile ja przynajmniej znam jego postawę, w swoim tym paradygmacie, w tych swoich działaniach był spontaniczny i budził raczej zadziwienie ludzi, tak? Ale rozumiem, ale on sam był sobą. I teraz mogę powiedzieć tak, można się nie zgadzać z Diogenesem, ale trudno mu zarzucić, że coś udało. On nie udawał. Tak? I być może jeśli my, znaczy taką odpowiedź mam tak bardziej wprost, jeśli ja nie udaję, to wydaje mi się, że mam tą wiarygodność, że mogę uczyć tego, że w moim doświadczeniu filozofia nie jest czymś sztucznym i oderwanym od mojego życia. Ale to jest moje doświadczenie, które ja mogę tylko jakby Państwu przekazać. No i jeśli macie zaufanie do mnie i nie sądzicie, że was okłamuję, no to możecie to przyjąć. Natomiast zgadzam się z Panem, że może być tak, że ja się nagadam, że to jest jakby coś spontanicznego, że filozofią się żyje, że to jest życie i tak dalej, a ktoś zobaczy, że w jego życiu to nie funkcjonuje. I wydaje mi się, że wtedy powinien szukać swojej ścieżki. Tak? Swojej ścieżki. Iść tam, gdzie wyczuwa, że jest sobą. Tak bym tam powiedziała. Kolejne pytanie. Proszę. Może Pan pierwszy. Ja jestem wielkim przeciwnikiem wszelkich misji. To wszyscy mają na jedno kopyto jakiś jeden wzorzec życia realizować. Nie. Bardzo proszę, pierwszy rząd. Ja chciałbym się odnieść do tematu, czym jest filozofia. Dzień dobry, zrozumiałem, zrozumieć. Tak, Pani doktor, bo możemy zrozumieć filozofię jako te najbardziej fundamentalne pytania Pani wskazywała na tego, że nie w tym przypadku. Ale jaki jest mój ogląd na tę sprawę, to przypominam sobie, że bardzo dużo sygnałów przyrodniczych też w matematykach, kiedy znajdowała się bardzo ściśle w spektrum filozofii, też o Akademii Platońskiej, bo ono było wyjście, tylko będzie się znało dobrze matematykę. I w takim razie moje pytanie jest takie, jeśli będziemy dalej trzymać tej alegorii filozofii jako drzewa, czy bardziej do nas jak przemawia filozofia jako drzewo w całości?
No tak właśnie myślał Kartezjusz. Bo ja to powiedziałam, więc może to jest metafizyka, natomiast ta filozofia jako taka to jest właśnie coś. No, tylko że jeszcze u Kartezjusza on nie rozdzielał tak ściśle słowa filozofia i słowa nauka. Bo kiedyś, jak wiecie, filozofia i nauka to było jedno, jedność, tak? To rozerwanie, że my dzisiaj już właśnie no, nie praktykujemy filozofii jako nauki, wydaje mi się, że rzeczywiście nie jest nauką. Tak, mi się wydaje, że może służyć, tak, że pewne idee filozoficzne mogą stanowić źródło inspiracji na naukowcy, tak? Albo też nawet paradoksalnie filozofowie mogą brać pewne teorie naukowe i dopowiadać do nich pewne sensy, których nauka nie wpisuje. Nie, no to jest właśnie nauka, tak? Więc wydaje mi się, że to może być ogólna inspiracja. Bardzo proszę. Aha, przepraszam, chcę jeszcze... To, co pani omawiała, to zderzenie różnych znaczeń, zwłaszcza na rynku pracy, co to znaczy być filozofem. Gdybyśmy poszli też na spektrum filozofii, czy być może lepiej nie byłoby rzeczywiście uściślać, co mamy na myśli przez pana filozofa, panią filozofię, gdy chodzi o te preferencje zawodowe, na przykład historię filozofii, etyk, logik, epistemolog, a wtedy filozof ten termin miałby jakieś bardziej ogólne znaczenie i nie frustrowalibyśmy się w tym, że nie pasuje do końca do tych rynkowych założeń i rynkowych wymagań. Ale to się dzieje. To, co pan mówi, to już się dzieje. To znaczy, ludzie już nazywają siebie etykami, bioetykami. Już jest tak podpisane na przykład, że wypowiada się jakiś tam filozof, który jest gdzieś zauważyliście. Najczęściej oczywiście biorą etyków. Bo etyka jest czymś, co żyje w społeczeństwie i nie powie, że filozofia. Etyka jest nieważna. Filozofia to nie wiadomo co, ale przecież etyka to część filozofii, prawda? Więc mogliby równie dobrze napisać filozof, ale już się pisze etyk albo bioetyk, albo logik, bo to już tak jest wyspecjalizowana współczesna logika, no już się odrywa właśnie od rdzenia. Ja na przykład prowadzę na mojej uczelni kurs filozofia i etyka i myśmy protestowali jako katedra, że dlaczego tak się nazywa nasz kurs filozofia i etyka, przecież etyka to część filozofii, więc nie się nazywa filozofia. Ale było uzasadnienie marketingowe. Jeśli napiszemy filozofia i etyka, studenci będą na to chodzili, bo będzie się im to wydawało ciekawsze. Bo etyka jest dla ludzi ciekawa, tak? Nie, etyczne są te... To jest ta filozofia praktyczna, tak? Że konkretnie mogą się czegoś nauczyć, a filozofia, samo słowo filozofia jest tak abstrakcyjnie i tak oderwane, że... Więc to, co pan mówi, to się dzieje, a specjalizacja się postawia... Ja nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest, bo zawsze jest pytanie o cenę, bo z jednej strony dzięki temu filozofia żyje i faktycznie w przypadku zawodów można precyzyjnie odsiewać jedną tlew, kogo ja właściwie chcę zatrudnić, co mnie interesuje, prawda? Czy właśnie logik, czy jakaś ktoś inny, no. Także mi się wydaje, że w tym aspekcie to może to jest nawet dobrze, tak? No, natomiast wydaje mi się, że przez to jakby to słowo filozofia jest jeszcze bardziej hermetyczne, jeszcze bardziej nieczytelne. Znaczy ludzie nie konotują tego, że logik to jest też filozof, znaczy, że, albo że etyk to jest też filozof. To mi się wydaje troszkę jakby jest niefajne, bo ta sama filozofia jako dziedzina staje się coraz bardziej jakby hermetyczna i niejasna, ale wydaje mi się, że jest to proces nieodwracalny. W sensie jeszcze coś mogę powiedzieć od siebie, mi się wydaje, że niestety filozofia będzie powoli. Też boję się mówić znowu. Umierała. To znaczy już to się dzieje. Znaczy, że na przykład ja pracuję na... Dlaczego? No dlatego, że na przykład ja jestem na uczelni ekonomicznej, no to tam już wykład filozofii już jest odczuwany jako no po co? Po co ekonomizm i filozofia? I na przykład już się wprowadza etykę, ale ja to już nie może być etyka. Bo etyka to już jest za bardzo jeszcze ogólne, po co jest etyka? Więc się wprowadza tak etykę biznesu. Czyli jest etyka biznesu, czyli żeby zachować filozofię, ją się inaczej nazywa. Na przykład etyka biznesu. I wtedy rzeczywiście ta refleksja filozoficzna już jest bardzo wyspecjalizowana, bardzo już profesjonalny przykład z etyki biznesu. I proszę mi wierzyć, trzeba się naprawdę tego osobno nauczyć, bo to już musi pan mieć zagadnienia podatkowe, jakieś prawa prawne, marketingowe, teorie gier, można wykorzystać, różne bardzo specjalistyczne wiedzy. I to wtedy studenci ekonomii, aha, etyka biznesu, okej. Okay. Jak to, albo zamienia się filozofię na różnych kierunkach,
zamienia się na przykład na rozmiar etyki zawodowej, tak? Na rozmiar etyki zawodowej, że na przykład prawnicy, po co mają na prawie, po co filozofia ma być, tak? No to się daje etykę prawników, tak? Lekarze uczą się bioetyki. Także mi się wydaje, że to jest trend nie do zatrzymania. Znaczy, no wydaje mi się, że niestety, ale czeka nas, nie mogę też tak śmiechu, w sensie takim akademickim być może. Znaczy, to ulega pewnemu, myślę, że ten projekt ulega pewnemu wyczerpaniu, albo musi nastąpić jakaś redefinicja filozofii. Znaczy, trzeba byłoby jakiegoś nowego pomysłu na filozofię w XXI wieku. Jakie ona ma spełnić zadania, czym ona ma być w społeczeństwie, tak? To nie jest zmartwienie o mocno terminologiczną regulację, bo jest to zrozumiewanie możliwości. A stwierdzimy, że dzisiaj ludzki wyprzątek jest więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Nauka się rozwija, ta myśl się rozwija. Dzisiaj są bodźce pozytywne, umożliwia się ludziom rzeczywiście skupienie się na różnych dziedzinach, rozwijanie wiedzy. Wiedza się poszedł, nigdy nie była tak szeroka jak dzisiaj. Wtedy diagnoza jest całkowicie przeciwna. No właśnie to, co pan mówi, jest zresztą bardzo się esencja profesora, że nam się wtedy to strasznie wszystko rozrosło. To jest strasznie dużo wiedzy. Macie to czas wszystko przeczytać i przeprawić. Jesteście w stanie poznać profesjonalnie fizykę, chemię. To jest po prostu coś niebywałego. I wiecie, zanim na przykład, nie wiem, ktoś dostanie tam Nobla, zanim to ktoś w ogóle zrozumie, czy ludzie to porozumieją, zanim to się przedrukuje w podręczniki, zanim nauczyciele się tego nauczą i powiedzą to, że to już mija jakiś okres czasu i już jest, a już jest to w procesie nieaktualne, bo już są nowe zdobycze. My po prostu za tym, słuchajcie, mentalnie nie nadążamy. I niby mamy z jednej strony jakiś niesłychany, tak jak pan mówi, przyrost wiedzy, tak? Ale z drugiej strony ja nie wiem, czy ktoś nad tym globalnie panuje. Znaczy, to są właśnie tacy specjaliści, którzy siedzą na poszczególnych gałązkach i teraz dla filozofa to jest tragedia tak naprawdę. Dlatego, że filozof zawsze chciał ogarniać całość. Przecież ambicje tej źródłowej filozofii to zawsze były takie uniwersalistyczne. Filozof chciał się wypowiadać na temat jego słowo byt. Chciał się wypowiadać na temat słowa byt. Tak? No ale teraz współcześnie to właściwie fizycy mają na ten temat więcej. Więc proszę zobaczyć, że te tendencje, że filozofia jest zamieniana właśnie na bioetykę, na te poszczególne dziedziny, one są nieuchronne, bo w pewnym sensie, no jak można chodzić metafizykę? Znaczy co sobie, ktoś ma teorię metafizyczną, myśli, przecież to musimy słuchać tego, co fizycy mówią na pobycie. Oni już przejęli ten dyskurs, tak? Więc wydaje mi się, że to jest bardzo trudna rola filozofii współczesnej. Ja nie znam też takich dobrych recept, co dalej z filozofią, tak? Co dalej z filozofią w ogóle, a ona na przykład żyje na przykład na uniwersytetach takich teologicznych, religijnych, ale tam jest służką religii. Filozofia służy filozofii, no to nie mówię tego ironicznie, tak? To była taka formuła scholastyczna, że filozofia służy teologii, to znaczy filozofia przygotowuje adepta wiary do tego, żeby on pogłębił swoją umysłowość, pogłębia jego wiarę, ale nie przesądza o dokładnie, więc służy takim celom, tak? Wydaje mi się, że jeśli filozofia zaczyna czemuś służyć, czy to nauce, czy to rynkowi pracy, obojętne, to coś zatraca, bo relacja pan-sługa zawsze jest relacją władzy, podporządkowania, instrumentalnego jakiegoś wykorzystania, prawda? Mnie by się marzyła filozofia autonomiczna jako taka, ale co to ma oznaczać w XXI wieku? Musiałabym to jakoś przemyśleć i na bazie jakiejś współczesnej, bo to tam było o współczesnej filozofii. Ale odpowiedź jest bardzo prosta, to znaczy w moim przekonaniu ta specjalizacja odbywa się kosztem sokratejskich pytań. My musimy na nowo zacząć stawiać sokratejskie pytania, tak? To jest one są dużo bardziej wiążące dla człowieka niż szczegółowe pytania odnośnie etyk zawodowych. Tak, to co ty mówisz jest, są fundamentalne. Pojawia się często w wypowiedziach różnych filozofów, że powrót do źródła, do jakichś takich właśnie, nie bania się, jednak wracanie do fundamentu, bo choć my żyjemy, słuchajcie, w nowych czasach, choć w innych ubraniach, to jakaś pula problemów jest jakby człowiek taka sama. Człowiek jest dalej człowiekiem, dalej umiera, że tu się nic nie zmienia. Wszystko jest tak, że te tak, dalej
kocha. Tak, dalej kocha. Tak, dalej, na dylematy natury życia. Tak, tak. Dalej stawia sobie pytanie, jak żyć. I jeśli, jeśli moim zdaniem, jeśli ktoś można, bo to pan bardzo ciekawy własny pomysł, jeszcze chwilę pytam, bo już to bym powiedziała, że jeśli filozofia przegra, to naprawdę oddamy rękę irracjonalizmu. Tak. Irracjonalizmowi, no bo wtedy, wiecie, nie jesteście w stanie ogarnąć tego wszystkiego. No nie jesteście w stanie, tak? Tego, co się wytwarza. I w związku z tym będziecie musieli przyjąć taką bardzo upraszczającą wizję świata. Jako właśnie irracjonalną, tak. Którą nie jesteście w stanie do końca. Jesteście bezbronni, dlatego że filozofia nie tylko uczy dystansu do siebie, do świata samego, ale także pewnego krytycyzmu. Krytycznego myślenia. Już tak, kończę. Okej. Okay. I teraz jesteśmy wystawieni wobec rozmaitych ideologii, przedziwnych pomysłów. One obnażeni, bezbronni. Nie wytrenowani w krytycznym myśleniu. No właśnie, właśnie. To jest ogromna pożywka dla rozmaitych, jak nazwałaś to górnolotnie, irracjonalizm. Tak? Ale można sobie wyobrazić dużo bardziej niebezpieczne konsekwencje takiej sytuacji. Ja myślę, że to nie jest przypadkowe, że... Szukajcie swojej własnej drogi. Nie dajcie się właśnie, że ktoś tam coś tam, wiecie, powie, jak wy macie myśleć, funkcjonować i tak dalej. Ja bym postawiała na tym samodzielność. Tak, ale samodzielność myślenia też to czymś, co się wykształca w ramach treningu. Oczywiście pani ma pracę samodzielną, chciała pani, proszę się ma pustą głowę. Znaczy, żeby sobie pozwolić na spoczynek, mówię raz, które trzeba się tego nauczyć. Żeby sobie pozwolić na samodzielność, trzeba się tego nauczyć. Trzeba trenować. Kasiu, przepraszam, ja bym chciała zadać, bo tutaj pan w pierwszym rzędzie zgłosił się dawno temu, jakby pan mógł zadać to pytanie. Nie? Ostatnie, okej. Okay. Państwo się nie obrażą, że to będzie ostatnie pytanie. A to jeśli można się zapytać, otóż bazując, mając na względzie cały dorobek dotychczasowy filozofii jako nauki i ogółu nauki jednocześnie, i to, że to jest to mimo wszystko nauka w miarę rozwinięta. Czy armia ludzi zwana filozofami, obecnie żyjąca, obecnie pracująca, czy według pani byłaby zdolna do sformułowania, jeżeli byłoby to w zakresie jej kompetencji, czy byłaby zdolna do sformułowania kompletnego systemu polityczno-społecznego, który byłby znacząco lepszy od obecnie stosowanych, obecnie w wyniku przemian dziejowych, no i po prowadzeniu i w pewien sposób po wprowadzeniu tego systemu w życie. Ale proponujesz jakiś system inżynierii społecznej? Dobrze zrozumiałam twoje pytanie? Właśnie, to znaczy nie proponuję, tylko pytam się, czy według pani, czy współpracujący filozofowie, czy filozofowie obecnie, w obecnym rozumieniu, w obecnym kształcie wiedzy, jeżeli by dysponowali odpowiednimi kompetencjami, czy mogliby podjąć takie inżynierii społecznej? Tak spontanicznie wiem, że chyba nie, dlatego że to jest społeczeństwo, to jest środowisko bardzo podzielone i takie oczywiście prace na rzecz lepszego społeczeństwa, one się cały czas dokonują, znaczy cały czas powstają z filozofii społecznej, choćby na przykład dzieło Rawlsa, Johna Rawlsa, ale na przykład jeśli weźmiemy dzieło Johna Rawlsa, no to trudno powiedzieć, że wszyscy filozofowie się pod tym podpisują i uznają go za skończony i kompletny system wiedzy, tak? Także wydaje mi się, że niestety czas systemów się skończył, że to nie jest możliwe. To znaczy, że nie znajdziemy chyba wspólnego języka. Świat jest bardzo skomplikowany i... No to jest ciekawe pytanie, bo ono pyta się, że jest jakiś pewien potencjał. Potencjał ludzi mądrych, który w gruncie rzeczy jest zatomizowany. Ale muszę panu powiedzieć, że niestety tak jest, że wśród samych filozofów jest zbyt dużo wielu podziałów. Jeden z takich bardziej, może słyszeliście o takich podziałach współczesnych, to jest na przykład filozofia analityczna i kontynentalna. Tak? Jedni z drugimi nie mają nic wspólnego, tak? Myśmy teraz mieli seminarium właśnie tam u nas i właśnie zwolennicy Rawlsa kłócą się ze zwolennikami komunitaryzmu. To sobie pan to zmierzam, że to jest zbyt podzielone środowisko. Wydaje mi się, że to pytanie pana to jest takie troszkę wołanie jednak o utopię. Tak? To nie byłby właśnie taki projekt jednak utopijny, czy coś takiego da się stworzyć. Z całym szacunkiem, ale bardziej się pytam o to, czy obecny filozof w obecnym rozumieniu, czyli osoba z wykształceniem filozoficznym, która generalnie, w każdym razie w moim przekonaniu, powinna właśnie odpowiadać na pytania na różnego
na różnego typu pytania, że tak powiem, dotyczące całości bardziej niż właśnie wybiórczy, niż śrubek, niż trybików. Czy filozofowie, jeżeli by, nie chodzi mi tutaj o spójność, tylko bardziej filozofowie jako jednostki, byliby, były, właśnie, czy jednostki nawet współpracujące pod przymusem razem, czy byliby zdolni po prostu, mając obecny dorobek, obecną wiedzę, sukcesywnie wprowadzić coś, co próbowało wprowadzić w przeszłości, przecież cała historia jest o tym, losowe jednostki w losowych momentach i im nie wychodziło właśnie dlatego, że nie mieli, możliwe dlatego, że nie mieli odpowiedniego zaplecza, którym właśnie, za który się uznaje powszechnie filozofię. Ale już sami filozofowie też próbowali, Marx chociażby, tak? Ja myślę, że dlatego mi jest trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo taki projekt mnie osobiście nie interesował. Ja na przykład, taki projekt to trzeba wybitny, genialnych filozofów. Ja na przykład nie uważam się za wybitną, genialną filozofkę i ja na przykład pracuję nad drobnymi zagadnieniami, bo jestem w stanie ogarnąć, rozumiem pan o co chodzi, tak? Więc ja sama jakby no, nie mam odwagi powiedzieć, że to jest możliwe, tak zróbmy to, no ale kto ma to zrobić? Ja nie. Czy jest ktoś taki na świecie, w Oxfordzie, gdzieś, na Harvardzie siedzi, może się takie dzieło tworzy, może ktoś się to pisze, nie wiem. Wydaje mi się to mało prawdopodobne. Filozofowie nie rządzą światem. Nie wiem, niestety moda to Państwu nie wiem teraz. Bardzo dziękujemy. Słuchali mnie, to chyba pierwszy urzędnik filozofowie, a tam ostatni to matematyce, tak? Dziękuję bardzo.